Manipulacja szyi może skręcić kark. Cześć, z tej strony Dominik Tabor, zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Manipulacja szyi może skręcić kark. Dziś odcinek nieco z przymrużeniem oka, chociaż z tą obawą spotykamy się w gabinecie dosyć często. Przy próbie i ustawieniu do manipulacji słyszymy, a nie skręci mi pan karku? Jest to oczywiście mit. Prawdopodobnie utrwalił się on w społeczeństwie dlatego, że niejednokrotnie w wielu filmach widzieliśmy głównego bohatera, który bez żadnego problemu podchodzi do swojego wroga i poprzez silny ruch skrętny szyi uszkadza jego kark, często ze skutkiem śmiertelnym. Należy zdać sobie sprawę, że nawet przy skrajnym zakresie ruchu rotacji odcinka szyjnego skręcenie karku nie jest takie proste. Przede wszystkim przy próbie przekroczenia anatomicznej bariery u osoby świadomej wykonywanego ruchu występuje tak silna obrona mięśniowa, że nie jest możliwe pociągnięcie szyi poza zakres tej bariery. Dodatkowo spojrzyj na anatomię odcinka szyjnego. Stawy międzykręgowe i kręgi w tym obszarze otacza bardzo duża ilość silnych mięśni, ścięgien i więzadeł. Czy naprawdę twierdzisz, że przy dodatkowej świadomości osoby poddawanej manipulacji może dojść do skręcenia karku i przerwania struktur rdzenia za pośrednictwem rąk terapeuty? Niektórzy pacjenci powołują się jednak na przypadki zgonów w wyniku manipulacji kręgosłupa. Po pierwsze, zazwyczaj są to przypadki anegdotyczne, w których nie udowodniono, iż to manipulacja była bezpośrednią przyczyną zgonu. Po drugie, ryzyko rozwarstwienia tętnicy kręgowej w wyniku manipulacji jest bardzo niskie i zazwyczaj powiązane jest ze współistnieniem chorób towarzyszących, jak na przykład choroba Marfana bądź zespół Elersa Danlosa. Estymowana incydentalność to około 1 na 20 tysięcy przypadków, chociaż oczywiście dokładne liczby są nieznane i mogą być o wiele mniejsze. Pamiętać należy, że techniki manipulacyjne są bezpieczne, o ile używane są przez osoby wykwalifikowane do tego typu pracy. W momencie, w którym terapeuta zastosuje zbyt dużą siłę bodźca i będzie wykonywał manipulację na siłę, może dojść do nadwyrężenia tkanek odcinka szyjnego i powstania objawów bólowych. A czy ty boisz się skręcenia karku przez terapeutę, bądź sam podczas manipulacji odczuwasz taką obawę? Daj znać w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.